Jest! Ale piękny okoń. Ło! Cześć, witajcie na kanale Wędkarski Instynkt. W dzisiejszym materiale spinning na małej rzece. Troszkę pobrudzimy, troszkę połowimy z brzegu, jeśli będzie taka możliwość. Nastawiam się na okonie głównie. Może jakiś klenik fajny wpadnie, zobaczymy. Pamiętajcie o wciąż trwającym naszym konkursie z okazji 5000 subskrybentów na naszym kanale. Pamiętajcie również o wciąż aktywnym kodzie rabatowym na zakupy w sklepie fatfish.pl. A Fatfish to nie tylko asortyment spinningowy, to również sprzęt dla spławikowców, fiderowców, karpiarzy, sumiarzy. Macie kod rabatowy na hasło Instynkt10 na cały asortyment nieobjęty promocją. Zapraszamy też również do nowo powstałego sklepu internetowego lureleader.pl, gdzie są wędki marki Lureleader, ale nie tylko, są też również kołowrotki, przynęty miękkie, twarde, torby, plecaki, ekosondy, żyłki, plecionki, główki jigowe. Także otworzyliśmy własny sklep internetowy. Zapraszamy na zakupy. A ja co, biorę się za łowienie. Aura nas nie rozpieszcza. Zaczął padać delikatny deszcz. Miejmy nadzieję, że okonie dopiszą, bo jest dzisiaj pochmurno. Jest pogoda typowo okoniowa. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam na seans. Pozdrawiam. Jest. Pierwsza ryba. Piękny okoń. Ładny, śliczny. Kolorowy. Uciekaj, kolego. Pierwsze koty za płoty. Pierwsza rybka zameldowała się niemal natychmiast. To jest dobry prognostyk przed dzisiejszym dniem, bo właśnie przyjechałem z nastawieniem na okonie. Także zobaczymy. Mamy jeszcze z jakieś 2 km do przejścia w górę rzeki. Także dłubiemy dalej. Siedzi kolejny. O, ten to będzie już naprawdę potężny okoń. Zobaczcie. Ła. Ale sztuka. Jezus. Ale kaban. Ale kaban. To już jest gruba trzydziestka. Piękny oks. Naprawdę super. Wypuszczamy. Super. Jest kolejny okoń. Też bardzo ładny. Zobaczcie. Ła! No i się już wypuścił sam.
Siedzi. Tak jest. Ale piękny garb. Gruby. Super. Chodź malutki. Piękny okoń. Piękna ryba. Na wiróweczkę mepsa. Dwójkę seledynową. Potocznie nazywaną przeze mnie groszkiem. Elegancko. Zobaczcie jaki okoń. Super sprawa. Szybka fotka i do wody. Piękny okoń. Zobaczcie. Jakie barwy wojenne. Tak jest. Był bardzo fajny kleń. Jest. O, piękny okoń. Piękny okoń, ale garbus. O. Piękny. Jest kolejny. Piękny. Podobnych rozmiarów. Piękny okoń. Poszedł. No, dwie rybki z jednego miejsca. Podejrzewam, że jeszcze kilkanaście tutaj siedzi tych okoni. Prawdopodobnie cała ławica. Jest następny. Jest! Ale piękny okoń. Ło! To już będzie taki za 35. Piękny. Może. Wracaj kolego do wody. Poszedł. Pięknie.
uwielbiam się przedzielać przez tego typu krzaczory. Nie ma nic piękniejszego niż pokrzywy dwumetrowe. A zaczęło padać. Nie wiem, czy nie będę się ewakuował zaraz do domu, bo pada coraz mocniej. Nie wygląda, nie zapowiada się na to, żeby przestało. Także chyba najwyższy czas zakończyć to wędkowanie. Kontrolne dwa rzuty na odchodne. Tak zwane odchodne. Słuchajcie, jestem zmuszony zwijać się do domu, bo zaczęło bardzo mocno padać. Jak na taki spontaniczny, krótki wypad nie było lipy, nie było źle. Kilka fajnych okoni złowiłem. No i co? Zawitam tutaj ponownie pewnie jutro, jeśli pogoda oczywiście dopisze. Miejmy nadzieję, że będzie troszkę więcej czasu. Widzimy się na kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!